zakres rzeczowy tej inwestycji, tak może z grubsza, główne tylko elementy wymienię, to jest właśnie modernizacja płyty, boiska wraz z drenażem, a także ulepszeniem nawierzchni, po prostu zmiana struktury gruntu, a także tutaj obiekty kubaturowe w postaci budynku szatniowego. To jest to praktycznie budynek socjalny wraz z trybunami zadaszonymi, a także będą tutaj parkingi, ogrodzenia i cała inna infrastruktura liniowa, taka jak sieć kanalizacyjna, sanitarna, burzowa, sieć gazownicza, energetyczna, wodociągowa, całe instalacje wewnętrzne również z tej branży. Tutaj przed nami będą ten budynek, o którym wspomniałem, będzie to całe zaplecze, będą pomieszczenia dla trenerów, dla sędziów, dla obsługi technicznej, będą natryski, będą szatnie, a także wejście bezkolizyjne zarówno zawodników, jak i sędziów na teren boiska. Oprócz tego będą tutaj tereny zielone, to znaczy tej zieleni wysokiej i tej zieleni niskiej. Będą parkingi, będą ciągi komunikacyjne piesze, ogrodzenia, a także oświetlenie płyty stadionu za pomocą masztów oświetleniowych kilkunastometrowych, o ile sobie przypominam, bodajże 18-metrowych, będzie zegar boiskowy. I po prostu ten budynek będzie dwukondygnacyjny, powierzchnia użytkowa około 200 metrów kwadratowych i stąd będzie, z tego budynku będzie obsługa całego obiektu, całego stadionu. Przed tym obiektem będą trybuny, będzie widownia. Jest 6 sektorów, po 110 miejsc każdy, czyli w sumie 660 miejsc siedzących. W środku, naprzeciwko właśnie, w samym centrum tego budynku będzie 220 miejsc zadaszonych, siedzących. Korona tej widowni to będzie cały ciąg taki komunikacyjny, pieszy. Będzie również służyła dla widzów, którzy chcą obejrzeć imprezy sportowe w pozycji stojącej. Wartość tego zadania, może jeszcze powiem, że cały bilans terenu, jaki tutaj, jakim jest objęta inwestycja, wynosi około 1,5 hektara. Wartość zadania według wniosku złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego to jest prawie 3 600 000. Po przetargu wartość tego zadania obniżyła się, niemniej jednakowo będzie wynosić nieco ponad 3 miliony, bo jeszcze nie wiadomo, może będą jakieś roboty dodatkowe, także ostrożnie do tego podchodzę, ale na pewno przekroczy 3 miliony. Obiekt ma być zrealizowany zgodnie z umową do końca listopada, niemniej wykonawca, spółka Budmat Zamościa, deklaruje, że zechce finalizować roboty wcześniej. Myślę, że w miesiącu październiku będzie już po inwestycji. Wizerunek Szczebrzeszyna się zmieni. Wizerunek i funkcja Szczebrzeszyna. Do tej takiej funkcji wiodącej będzie już kandydował, gdyby ten rozwój fizyczny tutaj, nie tylko młodzieży, ale i ludzi dojrzałych. To jest w jednym kompleksie, jak gdyby z tamtym kompleksem sportowym zrealizowanym bodajże 2 lata temu, czyli tym potocznie nazywanym Orlikiem, i będziemy mieli tu cały kompleks sportowy służący rozwojowi kultury fizycznej, a wiadomo, kultura fizyczna to i rozwój umysłowy w imię tej zasady, w zdrowym ciele zdrowy duch. Ten istniejący budynek, jak gdyby to dotychczasowa taka hala sportowa i użytkowany dla potrzeb zawodników i trenerów, nie spełnia pewnych wymogów, pewnych rygorów. Będzie w najbliższej przyszłości odrestaurowany, zaadaptowany, odnowiony i będzie również jak gdyby uzupełnieniem tej całej infrastruktury sportowej, która na tym terenie zostanie zrealizowana.